Cześć, dzień dobry, Rafał Mastermind Dziduch. Postanowiliśmy dzisiaj tak troszeczkę jednoosobowo, postanowiliśmy jako jednoosobowa ekipa Giga, bo Kamil jest zajęty, zrobić małą sondę uliczną w Warszawie. Sondę oczywiście na tematy związane ściśle z grami, więc popytam trochę ludzi tutaj na mieście, w okolicach Nowego Światu i naszej pięknej Palemki, co sądzą w ogóle o grach, o graczach, w co może pykają najczęściej. No zobaczymy jak to wśród warszawiaków. Jestem z serwisu internetowego o grach. Co pan sądzi na temat gier komputerowych? Nie interesuje się. Zupełnie nigdy to pana nie ciągnęło? Kiedyś troszkę ciągnęło, jak byłem młodszy, ale w tej chwili zupełnie. Ale to jak był pan młodszy, trochę ciągnęło, to w co pan grał? Pinball tam jakiś był, takie... Pinball, czyli takie te piłeczki, co się odbija. Najbardziej to lubiłem, pamiętam. Aha. A coś, nie wiem, dzieci, wnuki grają? Wnuk gra, tak. Wnuk to... Ale, nie bardzo, a właśnie o to mi chodzi, czy pan na przykład jako dziadek, tak, rozumiem, to uważa, że to jest jakiś rodzaj nałogu, jakaś forma, która im trochę komplikuje życie, czy przydaje się w życiu? Z pewnością komplikuje, ale jednocześnie to jest znak czasu i trudno tutaj po prostu kwestionować to, że życie idzie do przodu, no. Biegnie pantarej. Pantarej, czasy się zmieniają i wszystko płynie. Dziękuję panu uprzejmie, dziękuję bardzo. No to ja gram w klasyki Diablo 2, Far Cry 2, 1. No. W końcu trafiliśmy na prawdziwego gracza na ulicach Warszawy, bo to nie jest tak łatwo, muszę ci powiedzieć. Tu pytam, to albo nikt nie gra, albo w ogóle nie chce rozmawiać. Gry to zło? Nie, no po prostu moim zdaniem gry to jest sama przyjemność. Dla mnie po prostu to już... Jest tak, że ja lubię posiedzieć w domu i pograć i tak dalej, odstresować się i czy ja mam wolne. Ale mnie to nieraz przerażało ludzi, jak to jest na zasadzie typu, że oni siedzą codziennie w domu przez neta i grają w LOLa, czy w inne po prostu dzień za dniem. I oni nie mają życia, to nie, dla mnie to nie są już gracze. Czyli jakby trzeba to troszeczkę wszystko sobie dozować w odpowiednich dawkach, tak, i jakby tak, kluczem do sukcesu jest to jakaś tam normalna forma rozrywki, bo rozumiem, że ty normalnie pracujesz, a stanowi to dla ciebie jakąś odskocznię, relaks, tak? No tak, dla mnie to jest odskocznia i każdy powinien sobie dozować, bo no, naprawdę no, organizm nie wytrzyma i organizm po prostu, no mówię, nie wytrzyma i po prostu człowiek zesfiksuje, no. To jest moje zdanie. Jasne, a wspomniałeś o Diablo 2, a trójeczkę też jakoś ugryzłeś, czy nie? Serwery cię zabiły. Powiem ci tak, moim zdaniem Diablo 3 ładnie graficznie wszystko, tylko dla mnie jest jeden głupi manewr, bo są ludzie, którzy nie mają po prostu w domu internetu, a chcieliby pograć i powinien być jako na single, tak jak w jedynce i w dwójce było, a nie tylko przez internet. Rozumiem, jasne. Dobra, bardzo ci dziękuję za tą wypowiedź. Dostaniesz od nas wlepy, żebyś wiedział, i zapraszamy oczywiście gorąco na Strefę Imperium. Poważne obowiązki jak gdyby odbierają ten czas, który można... Tylko czytam o grach, ale już nie gram. A co czytasz? CD Action. CD Action, czyli pisma, które wychodzą. A jak z serwisami o grach komputerowych? Nie. W ogóle nie zaglądasz w internecie na takie sajty. A jeżeli... No rozumiem, że grasz rzadziej, ale jakieś ulubione może gatunki, czy gry w ogóle z przeszłości? No, ostatnią grą, w którą grałem, to było Mass Effect, pierwsza część. No to już parę lat temu, to teraz wyszła trójka, to można jeszcze zaległości nadrobić, dwójkę i trójkę. Tak. A co w ogóle sądzisz na temat szkodliwości gier? Czy gry twoim zdaniem są szkodliwe, czy to jest przesadzony i rozmuchany temat? Zupełnie rozmuchany, nie rozumiem zupełnie tych dyskusji na temat szkodliwości gier, szczerze mówię. Nie wiem w ogóle, na czym polega ten problem. No, ci, którzy sądzą, że są szkodliwe, mówią, że tam się zabija, nie zwracają uwagi, że to są wirtualne postaci, że są szkodliwe dla dzieci. Też się zabija i jakoś tak nikt się tym nie przyjmuje specjalnie, także problem jest zupełnie na mnie wydumany i nie widzę w ogóle jakoś tam, tak powiem, płaszczyzny porozumienia z tymi, co tak oskarżają gry o całe zło na świecie. Nie, zupełnie nie trafia to do mnie. No, czyli jak widać są jeszcze rozsądni ludzie, którzy grali kiedyś, pewnie jeszcze jak mają chwilkę, bo jeszcze jak chwilka widać, się znajdzie... Jak widać, no dużo kiedyś grałem i w Dooma, i Wolfensteina, takie stare gry, które tam się strzelało dużo, a wyrosło na normalne. Nie zabijasz, nie biegasz, nie zabijasz. Jak widać zupełnie nie mam broni przy sobie, także... Nie masz przy sobie giweru. Robimy sondę tutaj akurat na ulicach Warszawy na temat grania. Czy jesteście graczami, graczkami? Grasz może w coś? Tak, jesteśmy zwolennikami gier planszowych szczególnie. O, czyli głównie planszówki, ale co zupełnie żadne komputerowe, konsolowe? Nie, nie, akurat nie, jakoś nie jesteśmy wkręceni w żadne komputery ani konsole, także tylko plansza. Ale planszowe gracie tak regularnie, często ze znajomymi? Tak, tak. Organizujemy całe, że tak powiem, spotkania. Tak. Gramy w Monopol, w Skrable, mamy jeszcze taką grę, która się nazywa Mafia, poker. Na pieniądze? Czasami, czasami. Jakieś grosze. A takie jakieś planszówki typu, nie wiem, jakieś Warhammery, tego typu takie sprawy, że tam trzeba mistrza gry wymyślić, ktoś tam całą historię opowiada? Swego czasu miałam znajomych, którzy byli bardzo w to wkręceni, ale już chyba powoli od tego odchodzą. A dlaczego myślicie, że jaki jest powód, że ludzie, nie wiem, odchodzą od grania? Czy to jest kwestia dorastania, stają się starsi, jakieś obowiązki? Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia czasu. Ale na pewno gry planszowe są bardzo rozwojowe i zbliżają rodziny, przyjaciół i myślę, że ludzie powinni grać. Czyli granie nie jest złe. Niektórzy mówią, że granie jest złe. Nie, granie jest zajebiste! Powie nam pan dwa słowa. Nie, co oni tam grają. Mają komputery, mają tam różne te... A niech mi pan powie jako dziadek, bo ja się zastanawiam, niektórzy mówią, że gry są jak gdyby no, złe, tak? Że jak się gra w gry, to później jakieś się wyrabia, nie wiem, złe nawyki. Co pan sądzi jako dziadek? Może i tak. Bo zaczynają później tam kombinować, cudować, oszukiwać. Oszukują? Dlatego, że grają w gry, to oszukują? No ludzie, no nie moje akurat, ale to do tego się sprowadza. Aha. Często, nie wszyscy, ale... A na przykład niektórzy mówią, że jak są te gry tam ze strzelaninami, no to latają tam z taką wirtualną bronią, pykają, strzelają, że to potem się przenosi, nie wiem, na agresję jakąś na ulicach. No, myśli pan? Tak, to może być. No ale jak jest, bo te filmy niektóre, wszystkie co pokazują często, te detektywy, te inne, to przecież to często prowadzą do tego, bo te młodzież patrzy się na to wszystko. Za bardzo się napatrzą po prostu. A później idą na ulicę i strzelają. Popiją se, tak jak u nas tam przed blokiem siedzą. I piwko se popijają, takie łebki po 17-15 lat. No ale może jak na przykład piją, to nie grają w tym czasie. To może dlatego, że nie grają, ale, to nie są ci, co grają, co filmy, piją. Ale filmy oglądają i później się popiją se troszkę i później rozrabiają. Później straż miejska, policja, wszystko przyjeżdża. A co pan powie już tak na koniec zupełnie? Co pan zdaniem gorsze? Filmy czy gry? Gry ciekawsze są, no. Bo filmy to tak, wie pan, stale się ogląda już tyle lata. A gry to nie zawsze się gra. Przepraszam, że tak z zaskoczki. Słuchajcie, robimy sondę krótką na temat grania. Gracie w gry? No. Jesteśmy z serwisu internetowego Strefa Imperium Gier. Dostaniecie wlepki, dostaniecie jakąś grę. Tylko powiedzcie nam coś słówko. No nie wiem, grasz w coś? No ja w różne gry gram. Zależy. Na konsolach, na PC-cie, na nie wiem. Tak samo. Ja gram na przykład w GTA. Albo w różne gry tego typu. Aha, czyli co, takie gatunki bardziej jakieś gry akcji, tego typu sprawy? Tak jest, aha. Tak jest. A od dawna grasz w ogóle, czy to świeża sprawa? Od 6 roku życia. Czyli tak, jesteś bardzo zaawansowanym graczem, masz jakąś taką, nie wiem, wiedzę, nie wiem, czytasz jakieś pisma na temat gier? Nie, po prostu jak mi się nudzi, to włączam laptopa albo odpalam konsolę i gram po prostu. A tu koleżankę jeszcze zapytam, koleżanka coś gra? Ja w Simsy. Simsy, no proszę, czyli na PC-cie i te wszystkie dodatki kupujesz i tak dalej, tam ubierasz jakieś pieski czy coś tam, tak? Tak, nadalnie to wolę w sumie tak budować ten dom niż później tak, to jest taka większa zabawa moim zdaniem. Ale to słuchaj, to Simsy to jak zaczęłaś, jak były, nie wiem, jedynka, bo teraz to już ja się nie orientuję. Czy... Znaczy nie, będzie to w sumie dwójka mi tak przypada do gustu, bo jest tak w sumie na każdy komputer można powiedzieć. I hodujesz tam tą swoją rodzinkę już od dawna, czy na przykład, nie wiem, po roku już przestajesz i wychodzi nowy dodatek, to od nowa grasz? Znaczy no, tak w sumie to katuję to w sumie tak długo i na przykład, nie wiem, tak rozbudowuję i na przykład, nie wiem, robię cmentarz. O, czyli takie wesołe klimaty, generalnie wesołe klimaty. A słuchajcie, a powiedzcie mi, no bo niektórzy ludzie uważają, że gry to tak, niszczą nam psychikę, nam mówię graczom, tak, i w ogóle są złem, szatan, co myślicie na ten temat? Nieprawda, moim zdaniem to narkotyki psują ludzi. Aha, no bo ty na przykład grasz w GTA, ale co, nie, rozumiem, że tak nie chodzi po ulicy, nie wyciągasz ludzi z fur. Ale właśnie o to chodzi, właśnie. Proszę pana, ja tak samo, jak pan przed chwilą powiedział, ja nie chodzę po ulicy, nie wyciągam ludzi z samochodów przecież, nie zabijam ludzi, tylko kurde, to co się dzieje w grze, to powinno pozostać po prostu w grze moim zdaniem i tyle. I ty też nie masz jakiejś inklinacji, żeby tutaj nawet na przykład na Nowym Świecie cmentarz zacząć tam... Nie, w żadnym wypadku. No dobra, to bardzo wam... Jak ktoś jest tak poczytalny, no to może sobie grać, jak ktoś jest niepoczytalny, no to raczej nie powinien jakoś tak się zagłębiać w takie tajniki gier i takich tam podobnych. Aha. A jakbym was zapytał, nie wiem, o nowości, w sensie, że na przykład w co dzisiaj się gra, co, taki jakiś nowy tytuł, to coś byś potrafił powiedzieć, co jest na tapecie? Słyszałem tylko o Battlefield 3, tylko o tym słyszałem, ale nie gram w to. Ja tylko w klasyki gram. Kumam, dobra, to super, bardzo wam dziękuję. Pana, powiem panu tak, nie każdy sobie robi tak jak uważa, jak lubi grać to nie gra, natomiast niech to będzie z głową, bez przesady ze wszystkim. Mhm. A pani gra w ogóle może? Proszę pana nie. Nigdy pani nie ciągnęło? Nie ciągnęło, ja lubię Chińczyka, inne gry takie planszowe, Warcaby i tak dalej, a gry komputerowe absolutnie mnie nie interesują. Ale tak przypuszczam, że zgodzi się pani ze mną z taką teorią, że może też nie demonizować za bardzo, znaczy tak jak pani powiedziała, rozsądnie, z umiarem. Dokładnie, wszystko jest dla ludzi, tylko rozsądnie, z umiarem. Żeby to się nie stało, wie pan, chorobą. Nie, a czy na przykład można obwiniać gry, jeżeli tak mówimy, nie wiem, na przykład przemoc na ulicach, to gry muszą być za to koniecznie odpowiedzialne pani zdaniem? Pana, sądzę, że nie, bo to już jest, wie pan, wychowanie. Mi się wydaje, bardziej jest wychowanie, niech żadna gra. Gra mnie nie może ukształtować. Kształtuje sama swój charakter, biorąc wzorzec dorosłych ludzi, prawda? To wszystko. Bardzo uprzejmie pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Rafał Dziduch i jestem z serwisu internetowego. Rozmawiamy tu z warszawekami na ulicy Chmielnej o grach i z panią też chciałbym porozmawiać. Powiem wam coś pani tak króciutko, gra pani w gry? Nie. W wolnym czasie? Nie. Zupełnie nic? Zupełnie. A co dla relaksu? Filmy? Książka. Książka. I a na przykład dzieci, czy nie wiem, znajomi? Dzieci tak, moje dzieci lubią grać. A to jako mama uważa pani, że dzieci grają, nie wiem, za mało, za dużo, w porządku? Za dużo, w szczególności za dużo. Ale co, gry złe? To znaczy, wie pan, no zależy jakie. A w co grają dzieci? Różnie i to jest właśnie to, nie lubię jak grają w bijatyki. Rozumiem, dziękuję pani bardzo, dziękuję. Gra pan w gry? Nie gra. W ogóle pan nie gra samemu, a co pan uważa na temat gier? No jak to się my, różne to powinny być. Różne gry, ale tak. Jakie na przykład? No trudno mi powiedzieć. Ale takie jakieś na przykład inne dla kobiet, inne dla mężczyzn? O, oczywiście, te różne. Takie dla kobiet, takie dla mężczyzn. A takie dla kobiet to jakie na przykład mogły być? Dokładnie nie wiem, bo ja się nie znam na tym. A skakane, żeby coś tam skakać bardziej? Dziewczyny, żeby skakały, żeby tam se tam majtały takie, trochę? Takie różne. A na przykład, nie wiem, jakoś tak jak patrzy pan po znajomych, ktoś tam gra, lubi gry, czy nie bardzo? No to ja takich ludzi za bardzo nie znam. Nie zna pan, żeby grali w ogóle. No. Aha, a jak są na przykład te wszystkie salony takie, gdzie się gra w różne gry, to dobrze, że one są, czy nie bardzo? Mi to nie przeszkadza. Mogą być. Aha. Mi nie przeszkadza. Ale pan nie korzysta, tam pan nie gra? Nie korzysta. Mhm. I nigdy pana nie ciągnęło? Nie. Żeby zagrać? Nie. Nigdy. W ogóle? Nie. Nie gramy wcześniej. Nie, Mela gra w Simsy. No to już się liczy. It's count. No ale to co, a ty nic? Nie, ja nie gram. Nie. Ale co, w ogóle cię nie ciągną gry? Czy uważasz, że to zło i szatan wymyślił? Nie, szatan absolutnie nie ma szatana, natomiast to jest taki, wiesz... Jak wabi? Mysza. Miś. Taki wirtualny świat mnie nie pociąga, wiesz, to jest takie jakby tworzenie, kreowanie takiego świata, który nie istnieje, mnie to jakoś tak nie do końca, ona lubi. Wczoraj grałyśmy Jesteście siostrami? Nie, ja jestem mamą jej. Mamą, tak. Dobra. No, dobra. Widzisz, myślałem, że... A to co, a to jak tata na przykład by zaczął grać nagle, to byś z domu wyrzuciła? Mhm, tak. Poważnie? Dokładnie, po prostu byłby z całym, wiesz, z całym ładunkiem swoim, oczywiście. Ale córki nie gonisz, że gra w te Simsy? Nie, wiesz co, czasami zwracam jej uwagę, bo uważam, że za dużo czasu. Ona jakby, wiesz co, zapada się w ten świat, tak jakby... Uwielbiam Simsy. I co, wszystkie dodatki? Masz wszystkie dodatki i we wszystkie grasz? Kazała mi ostatnio kupić za 59 zł. Simsy zostań gwiazdą. Tak, zostań gwiazdą, dokładnie. Mhm. No mam 5 dodatków do Simsów. I co tam najczęściej budujesz? Tam się dba o rodzinę, tak? Zwierzęta jakieś? Najbardziej uwielbiam konie, w ogóle nie moja pasja to są konie. Ona buduje domy w tych Simsach, buduje domy, każe mi oglądać i wybierać różne na przykład meble. No. Czyli trochę jest to nawet taka zabawa rodzinna, nie? To może do pewnej... ona mnie zmusza, to nie jest to, że ona mi przeszkadza wręcz, każe mi, wiesz? A. Także nie, to nie jest zabawa rodzinna, ja ją będę zawsze o to ganić, no. No dobra, ale my tutaj z tobą troszeczkę, wiesz, optujemy, dajemy ci wlepkę do Strefy Imperium Gier, bo w ogóle rozmawiamy tutaj dla Strefa Imperium Gier. Robimy program na ten serwis właśnie o grach. Gry to zło jednym słowem, raczej. Żeby to nie wchodziło w nawyk i zawsze, jak to mówię, zawsze trzeba być nie rutyniarzem, nie w rutynę wchodzić, tylko być bardziej skoncentrowanym. I to człowiek panuje na tym i jest lepiej. Czyli raczej trzymajmy się z dala od gier. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszą dzisiejszą przygodę na warszawskich ulicach kończymy pod barem mlecznym. Sonda na temat gier, no była jaka była, zobaczycie. Ja miałem największą trudność w tym, żeby w ogóle przekonać ludzi do tego, żeby chociaż dwa słowa powiedzieli, bo większość po prostu boi się kamery. Ze zdziwieniem skonstatowałem też fakt, że wśród spotkanych młodych ludzi wielu było takich, którzy po prostu nie grają. Większość osób, które nam coś opowiadała, to jak zobaczycie osoby takiego średniego, nawet czasami starszego pokolenia. No a cóż, takie wyniki sondy, czyli to, co można z niej wysłuchać, pozostawiam już wam.